Gdyby z tych wszystkich kartek ułożyć drogę, położyć je jedna za drugą, to ta droga miałaby 50 km. Byłaby bez wątpienia najdroższą drogą w historii III RP, co samo w sobie jest już bardzo dużym osiągnięciem. Ten stos papieru to jest dziedzictwo Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą za Donalda Tuska nie wyglądało to wiele lepiej. Ci dwaj panowie od lat konsekwentnie budują z Polski dom z papieru. W trakcie, kiedy inne narody budują swój dobrobyt na handlu, na przemyśle, na nowoczesnych technologiach, czasem na turystyce lub surowcach, my postanowiliśmy budować nasz dobrobyt na produkcji papieru. Sejm produkuje tony zbędnych przepisów, Adam Glapiński produkuje tony zbędnego papieru pustego w formie pieniądza, a wszyscy na tym tracimy. Tak się dobrobytu nie zbuduje. Dobrze to widać chociażby na przykładzie branży budowlanej. Ostatnio okazało się, że objętość zezwoleń, pozwoleń i innych kwitów potrzebnych do tego, żeby dostać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, jest 12 razy większa niż jeszcze w 1995 roku i 65 razy większa niż miało to miejsce w 20-leciu międzywojennym, które również w tamtejszych czasach było znane z zbyt dużej ilości przepisów i przeregulowania. Już wtedy ludzie narzekali na przepisy, a ich było 65 razy mniej. Przedsiębiorcy nie mają czasu do tego, żeby prowadzić swoje interesy, rozwijać swoje firmy, bo pilnują papierków. Lekarze nie mają czasu, żeby leczyć, bo wypełniają papierki. Nauczyciele nie mają czasu, żeby uczyć, bo wypełniają papierki. Wszyscy w Polsce zajmujemy się papierkami. To, co się dzieje, dostało nazwę bardzo trafną, biegunki legislacyjnej. Ta nazwa świetnie obrazuje zarówno wartość efektów tej wytężonej pracy posłów, jak i miejsce, gdzie efekty tej pracy powinny niezwłocznie trafić. Dlatego proponujemy dwie zasady. Pierwsza, wprowadzenie zasady 2 za 1. To znaczy, jeżeli ktoś będzie proponował wprowadzenie nowego ograniczenia, musi najpierw usunąć dwa wcześniej istniejące ograniczenia. To jest świetne rozwiązanie stosowane wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. I druga zasada, wprowadzenie zasady UE plus 0. Każda kolejna dyrektywa Unii Europejskiej powinna być implementowana w najlżejszej możliwej formie, żeby wykorzystać każde istniejące w takiej dyrektywie wyłączenie, które pozwala na niewprowadzenie nowych obowiązków na Polaków. Tak, żeby wykorzystać wszystkie możliwe wyłączenia i nie dodawać do ustaw implementujących dyrektywy żadnych nowych ograniczeń. Niestety państwo polskie ma bardzo brzydki zwyczaj posługiwać się dyrektywami unijnymi jako pretekstem do dorzucenia tam kolejnych naszych polskich własnych ograniczeń, które utrudniają nam w Polsce życie. Konfederacja, w przeciwieństwie do wszystkich innych partii, nie chce wprowadzenia nowych regulacji, nie chce wprowadzenia nowych zakazów, nowych ograniczeń. Chcemy uwolnić potencjał Polaków, tak żeby przedsiębiorcy zamiast wypełnianiem papieru mogli skupić się na rozwoju swoich własnych firm, podbijaniu nowych rynków, zwiększaniu sprzedaży, doskonaleniu procesów produkcyjnych, na tworzeniu nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Tak, żeby tworzyli razem naszą polską wielką gospodarkę, żebyśmy doszli do dumnej i bogatej Polski. To jest nasza wizja. Czy są jakieś pytania od państwa z mediów? Jeżeli nie ma, to zapraszamy do wspólnej pracy polegającej na tym, żeby zatrzymać tą nadprodukcję prawa już w następnej kadencji Sejmu. Wierzymy w to, że klub Konfederacji będzie miał możliwość wpływu na legislację zatrzymującą tą lawinę zasypującego nas papieru, przygniatającego nas papieru. Dziękujemy państwu za obecność. Zapraszamy do wspólnej pracy. Zapraszamy do walki z Konfederacją o to, żebyśmy żyli w porządku prawnym, w którym dominuje zdrowy rozsądek, praworządność, a nie biurokratyzm. Dziękujemy bardzo. I teraz pytanie jeszcze.